Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który wprawił pewną planetę w ruch. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który dał początek nowemu życiu. A potem była kolejna. Witam serdecznie. Jak widzicie, po tym całym początku jesteśmy w najnowszej grze na moim kanale. A gierka już jest na trochę czasu, czyli to jest Death Stranding. I jest to gra wydana na PC. Będziemy grać na PC. Na PS4 gra została wydana
jesienią 2019 roku, ale jak wiecie, ja na PS-ie nie gram. Mam PS-a 4, ale nie gram z uwagi na to, znaczy jakieś nie gry gram dla siebie samego, ale nie pokazuję tego, bo to jest po prostu jedna wielka porażka. Ale kiedy gra się, która mi się podoba lub którą chciałbym zagrać, pojawia się na PC, tak tutaj teraz, tutaj Death Stranding, rozegramy sobie to spokojnie w pełnej rozdzielczości 4K ze wszystkimi dodatkami i fajerwerkami, jakie oferuje nam ta opcja gry na PC-cie. Jest tylko jeden mankament, w tym byłem, wszystko ustawiłem na najwyższą jakość, ale było widać w tym intro, że niestety lekko nam coś ścinało i nie wiem, jeżeli tak będzie się działo w grze, to zmniejszymy troszeczkę parametry z bardzo wysokich na wysokie. No dobra, zobaczmy, o co chodzi. Nieś na plecach. Mamy jakiś jeden, co to jest? Nie, to nie. Czwóreczka. Nie mogę nic zrobić. Trójeczka to chyba jakieś leki będą i dwójeczka chyba nic nie ma. Tak jest. To nie będziemy się leczyć, tylko jakaś mapa by nam się przydała. Gdzie my mamy iść w ogóle? Nie ma nic takiego. Porady. Typ fotograficzny. Tutaj są rzeczy. Nie, to jest po prostu wyjście do jakiegoś systemu. Próbuję znaleźć, gdzie by było. Niestety to jest to samo. Gdzie by była jakaś mapa. My żeśmy stamtąd przyjechali i coś żeśmy potrącili, ale nie wiem, w którym kierunku mamy się udawać. I to jest troszeczkę takie frustrujące. Podejrzewam, że chyba mamy się gdzieś dostać na drugą stronę. Tutaj nie ma jak. W żaden sposób. Mam jakiś kół, coś nam się pojawia. Nie wiem, co to jest. Czyli jakiś skaner. Przejechał motor i zauważyłem, że po prostu zawsze do nagrań zamykam okno. Tym razem byłem tak zafascynowany, że mogę już uruchomić tą grę, że okna nie zamknąłem. No i będę musiał to zaraz zrobić, bo będzie nam tu wszystko hałasło. No to jakieś przejście chyba żeśmy znaleźli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś tam jest, coś tam jest. Mogę tam przeczekać ten deszcz. No, dobra, chodźmy tutaj, jak wam coś pokazywało. Gra jest eksperymentalna. Ja w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale myślę, że jakoś sobie to wszystko rozgryziemy z biegiem czasu.
coś niedobrego się bardzo dzieje. Trochę grozy nam tutaj serwują. Pony. No, muszę powiedzieć, zaczyna się niesamowicie. Już tak wspomnę, co to kuźwa było? Myślę, że z biegiem czasu w grze się dowiemy, ale tutaj to było niezłe wejście. Czyli co, prolog przed nami albo za nami? Chyba poszli. Co jest? Za mocno cię trzymałam? Łzy przez Hieralium. Czyli masz Dooms jak ja. Mam czynnik Dooms, ale słabszy niż twój. Który poziom? Widzisz ich? Nie, ale ich czuję. No to drugi. Co tu robisz? Nie chciałam zmoknąć, tak jak ty. Temporal minął. Jestem fragile. Tak, słyszałem. Serio? Sam Porter Bridges. Dostawca nadziei. Chcesz? Na
temporalne kłopoty, jedz kryptobioty. Gra coraz bardziej zaskakuje w wielu aspektach. Ja na chwilę muszę odejść, zamknąć to okno, żeby nam nie przeszkadzało w oglądaniu. Musi ci być ciężko. Tak? W twojej firmie chyba nie brakuje ludzi. Raczej zdrajców. Niewielu nas zostało. Mam tylko garstkę ludzi. A zresztą... ze mnie też mało zostało. Zmokłam od szyi w dół. Nic nie poradzę. Noszę przesyłki i tyle. Tu centrala Bridges. Do kuriera Sama Portera Bridgesa. Odbiorca czeka na dostawę. Idziesz do miasta? Uważaj. Oni zawsze w końcu wracają. Temporal przyspiesza to, co się dzieje. Ale nie zmywa faktów. Nie uciekniesz przeszłości. Do zobaczenia. Samie Bridges. No dobra, mamy idę tam do, w stronę miasta, to wiemy o co chodzi, ale tu mieliśmy jakąś... A to tak podskoczyło. Aha. Bo tam był ładunek właśnie i pokazuje nam, że jest do wzięcia. No właśnie, o to chodziło. Nieś na plecach. Dobra, wiem o co chodzi tymi wskaźnikami już. Na czerwono i tam coś nam pokazuje, że tam coś jeszcze jest. I teraz tak, nie wiem czy tam iść, czy tu, którędy się dostać. Ale chyba musimy tam wrócić po tych naszych śladach. Oddaj mocz. Dobra, gdzie to było? Jedynka chyba to będzie, tak? Muszę tego trzymać. Dobra, załatwiona sprawa. I tu mamy ślady nasze. To dobra sytuacja. Fajna muzyczka całkowicie, tylko mam nadzieję, że nie będzie to potem, że nie możemy takiej muzyczki puszczać, bo są prawa zastrzeżone. Bo jak tak się będzie działo, to będę musiał to niestety, ale bez muzyki puścić. No i tak prawdę mówiąc, nie wiem, którędy pójść. Byliśmy tam, moglibyśmy popatrzeć, bo ja tak trochę na
chaotycznie coś zaczynam tutaj tego. Mamy jakąś tutaj przeprawę dosyć mocną. Ale tutaj dołem może by się... No co, ale jak tam się wspiąć potem? Tam jest to miasto, może tam dołem będzie lepiej z tamtej strony, więc pójdziemy tam sobie, bo stamtąd żeśmy przyszli, czyli raczej nie mamy co tam się cofać do tyłu. Mamy iść tutaj. Tak mi się wydaje, że tak powinniśmy sobie to wszystko przygotować. No, ta muzyka, nie wiem, czy jest możliwość wyłączenia tej muzyki, to jest też druga sprawa. Wiecie, obawiam się, że prawa autorskie i zaraz będę miał problemy z przygotowaniem tych nagrań. Tak miałem w Far Cry'u Nowy Świt i aż wyłączyłem muzykę i wtedy był spokój, bo tak musiałem każde nagranie dawać do tego, żeby się przerabiało. A może to jest tylko po prostu jako, że wstęp, to może jest muzyka taka, że leci. Zobaczymy spokojnie. Musimy trochę uważać, bo tutaj możemy się dziś prześliznąć. No chyba tędy przejdziemy, no to chyba pomysł był niegłupi. Być może to jest muzyka, która jest stworzona na poczet gry, no to więc damy radę z tym. Boję się troszeczkę tutaj, żeby się gdzieś nie przewrócić. No a jak to przejść przez tą rwącą rzekę? To może być problem. Ha, i to jest na pewno problem. No ale cóż, zróbmy sobie coś takiego, że skan. Powinno nam zeskanować. I teraz nie wiem, żółte to jest brud, czy to jest głęboko, kurde. Dobra, bierzmy pod uwagę, że niebieskie jest do przejścia. Spróbujmy, musimy się coś zaryzykować. Okej. Okay. Czyli żółte chyba jest jakimś ostrzeżeniem. Dobra, mamy coś na plecy, jeszcze to dorzućmy. Nie jest tak źle, 124 żeśmy zebrali, 3 z 4, no to jeszcze jedno nam potrzeba gdzieś. Byle tylko nie po drugiej stronie. Tam coś pokazuje, to chyba będzie tam, dobra. Muzyka bardzo sympatyczna, muszę powiedzieć, taka nastrojowa. Podoba mi się, nie wiem co to tam jest. Coś nam pokazuje do góry, no podejdźmy tam. Mam nadzieję, że nic złego. Nie chcę biegać, bo mam się, żeby tutaj nie zrobiło jakieś zmęczenie materiału, tak bym to nazwał. Mamy gdzieś tam na dole. I znowu jakieś jaskinie, może by tak by jednak i to w jaskini. Oj, to niedobrze coś. Sprawdźmy sobie, żebyśmy się w coś nie władowali. Na powodzie możemy pójść troszeczkę. Kondycja przywrócona, zmęczenie zredukowane, więc wracajmy tu po tropach sobie. No idźmy tu na górę. Tak wyglądało, że to może być dobrze. Widzę, ten skaner jest dosyć ciekawą opcją, bo nam pokazuje przejścia przy okazji. Żeby nie było, że gdzieś się możemy... Węzeł centralny, aż tam coś pokazuje. Kawałek drogi. Hmm.
Ale tu coś jeszcze jest. Dobra, najpierw załatwmy pierwszą rzecz, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Musimy pomału jakiś... Myślałem, że na początku jakiś samouczek będzie, a to nas na początek nam zaserwowano naprawdę niezły fragmencik. A chyba tu przejdziemy bez przesady. Ale przejdźmy sobie troszeczkę. Węzeł centralny, czyli tutaj na dół musimy zejść gdzieś. Jakieś miasto jest. Ten początek musi być taki, że musimy dojść z jakimś prostą sprawą. Oj, nie tak prostą, bo coś tu nie jest tak prosto. No właśnie. Nie wiem, czy czasami nie trzeba było obejść z drugiej strony. A tu się może okazać, że my tam nie przejdziemy. I tam trzeba było tam dookoła obejść. No zaraz zobaczymy. Właśnie jakaś bariera tu jest. Jak widać. Tak jest, tędy nie przejdziemy. Czyli musimy się cofnąć na drugą stronę. No, tak jak mówiłem. Czy tu się da przejść? Za daleko jestem. Jest trochę... Ale chyba będziemy musieli aż cofnąć tam do tego miejsca, w którym ja przechodziłem ten brud. A może tu zobaczymy. No, tak mówiłem. Gdzieś tu pomiędzy tymi kamyczkami powinniśmy przejść. No ktoś mówił, że ta gra to jest taki symulator kuriera, czyli chodzenia, ale ja myślę, że nie do końca. Pewna część, na pewno tutaj jest duży jakiś nacisk położony na to, żeby chodzić i nosić ładunki od punktu A do punktu B w jakimś celu. Tak przynajmniej mi się wydaje z tego, co czytałem na temat tej gry. Tędy nie wejdę. Tak, nie wejdziesz tu, wejdziesz na kopie. Masz to wziąć. I tam pójdziemy. No. 120. O. Tam mówię, że przejdziemy chyba, nie? Tam coś się świeci. Tylko czy to o to chodziło? Nie wiem, jak ma wyglądać ta cała baza, do której mamy się dostać. Węzeł centralny. Węzeł centralny. Ha. Problem jest z tym, że... Jest tu zejście na dół, dobra. Że ja już nie chcę brać więcej rzeczy. Walicha to jest. Chciałem dojść do tego miasta w końcu, żeby to wziąć. No na raz chyba trochę przesadam. Okej, dobra. Daymoch tak często sika? Jaki to była jedyneczka? No co jest, dajemy ten mocz czy nie?
Oddajemy ten mocz. Nie wiem, to coś... Coś jest nie tak. Musimy nad tym jeszcze popracować. Nie chcę za dużo brać tego ładunku. Mam się wyświetlać cały czas jakiś... Dobrze byłoby gdzieś mapa, żeby nam się pojawiała, to byśmy wiedzieli. Masz rację, że w kółko, chociaż my w kółko nie chodzimy. Porzucony ładunek. Ale ja bym chciał wiedzieć, dokąd mamy dojść. Do miasta. Miasto mamy przed sobą. Rozpoczynam skan. Ładunek zgodny. Dziękuję. Tam coś się nam pokazuje. Chyba tam mamy dojść. A tu jest jakiś porzucony ładunek. Możemy go wziąć? Gdzie on jest? Czy on go rzucił? No tak blisko jesteśmy, to doniesiesz, chłopie. Rozpoczynam skan. Ładunek zgodny. Dziękuję. To jest tak, że się nie możemy po prostu przy ten. O, jest wyzwanie. Nie możemy gwałtownych ruchów robić. Na pierwszy raz chcemy do niej jak najwięcej, żeby zobaczyć, co to będzie. Bo się wywrócimy. Chłopie, stań trochę. Dlaczego on biega? Ja go nie chcę, żeby on biegał. On mi coś biegnie tak. I podskakuje. Właśnie, zaraz się wywrócimy. Dobra, następnym razem weźmiemy mniej. Chciałem przeczekać burzę. Straciłem motor. Chyba sporo przeszedłeś. Na szczęście nasz towar jest cały. No, nie spieszyłeś się. Ale poza tym wszystko gra, tak więc... Świetna robota. Czekamy na kolejną dostawę. O, jakaś mapka mi się wyświetla lekko. Trochę nachodziłem się, ale razem wyszło tyle. Premia za wagę. Lajki od odbiorcy.
Co to jest w ogóle? Muszę nad tym popracować, bo to jest za dużo informacji, nie wiadomo jakich. Do czego potrzebnych w ogóle. Kurier. Czas dostawy, waga dostawy, dostaje jakieś rzeczy z ładunku. Cena kuriera. Igor, utylizacja zwłok. Sam Porter, tak? A, miałem cię nie dotykać. W papierach było, że masz jakąś fobię. Utylizacja zwłok? Co się stało? Chodź, musimy się sprężać. Opowiem ci po drodze. No dawaj. Oto nasz klient. No nie, bo te zwłoki jeszcze dosiutą do jaja całkowite. Ma randkę w spalarni. Ja pierdzielę. Kiedy dokładnie zmarł? Nie powiem ci co do minuty, ale będzie coś koło 40 godzin. A co z kwarantanną? Nie było. To samobójca. Ach, Jezu. Dobrze, że go znaleźliśmy. Od razu poszedł do chłodni, ale kto wie, kiedy zacznie gnić. Gdzie go zabieracie? Do najbliższej spalarni na północ. Pełno tam wynurzonych. Nie da się gdzie indziej? Da się, ale nie ma czasu. To może lepiej spalmy go tu, na miejscu. I rozsiejemy chiralium nad całym miastem? Nie ma opcji. Zawsze lepsze to niż jazda do spalarni. Ej, uda nam się. Potrzebujemy tylko kogoś jak ty, z Dooms. Jest już w pierwszym stadium martwicy. Niedługo będziemy tu mieli krater. To jak będzie? Pomożesz nam? No to Bridgesi podejmują współpracę z samym Porterem. Sam. Mów mi sam. I nie widzę wynurzonych. Tylko czuję. Dlatego mamy też to. Łącznikowe dziecko. Z nimi, z tobą, przemkniemy im pod samym nosem. Za każdym razem prawie zdycham. No, w końcu łączysz się z drugim brzegiem. Mnie też to przeraża. Jedziemy. Co to jest? No nie jest złe tutaj sobie jazdy. No prawie godzinę jedziemy i to dopiero na końcu są napisy końcowe, a do napisów końcowych daleko, ale chodzi o wstępu, że zrobił to nam geniusz japoński. Zobaczmy.
zobaczymy. W dzieciństwa wszystko było inne. Mieliśmy swój kraj. Mogliśmy jeździć, gdzie nam się żywnie podobało. Nie musieliśmy zatrudniać kurierów. Były autostrady, samoloty. Mogliśmy zwiedzać świat. I co z tego zostało? To co widać, tarcie śmierci nas pokonało. Rozpierdoliło nas w drobny mak. A jak ktoś miał szczęście i nie zdechł, to zaraz potem przyszedł temporal. I jeszcze te pojebańce z plaży. Nie wiadomo, czy to żywe, czy martwe. Wszystko w jednym. Nic dziwnego, że praktycznie wszyscy ludzie zadekowali się w miastach i zaczęli potrzebować pomocy kurierów. No, to jest jakaś bariera ochronna, to o to chodzi. Kurwa mać! Tęcza! Szlak daleko do tej spalarni? Zaraz się wylęgnie. Kurwa. Musimy się przez nich przebić. Co to jest? To to się wylęga. Silnik zgasł. Skurwiele mają nas w garści. Musimy ruszyć. Sam, widzisz coś? Nie, nic. Nie miał się kiedy zepsuć. Pięknie, kurier mówili, a to horror jakiś niezły jest. Gdzie my jesteśmy? Na pustkowiu. Trzymaj oddech.
Pomóż mi! Pomóż! Irracjonalne na razie przeżycie, nie wiem o co chodzi. Fantastyka na najwyższych obrotach. Na razie to są takie surrealistyczne odczucia, jak z obrazów Salvadora Dali. Nie wiem, o co tu naprawdę chodzi. No, dopiero nam się pojawiły napisy.
Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Potem była kolejna. Eksplozja, która będzie ostatnią. No i dobra, i na tym sobie zakończymy ten odcinek pierwszy. No, trzeba powiedzieć, że dosyć ciekawy, ale... Nie wiem, co będzie się dalej działo. Dobra, to sobie w tym miejscu zakończymy i tu będziemy sobie dalej potem działać. Na razie nam się wczytuje po prostu dalszy poziom, ale to już sobie zaczniemy w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, kłaniam się.